Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Ignacy i witam was, moi drodzy, w kontynuacji naszej... już sam początek i już mnie gardło atakuje, więc to jest na pewno dobry znak, że będzie to dobry cast. Kontynuujemy grę Ryzyko na mapie świata, można tak powiedzieć. Może szybciutko podsumujmy, co się wydarzyło ostatnio. No mamy dominację dwóch graczy, Karis i Arlekin, jak tutaj widzicie, mają największy income, największą ilość miast. Wygląda to, że podzielili oni sobie nieco kontynent europejski na dwie części. Karis tutaj skupił się na tej jakby powiedzmy wschodnio, południowo-wschodniej części, znaczy może tutaj granica przebiega tutaj przez Bałkany, no i następnie Karis przejął całą Azję Mniejszą, jak widzimy tutaj na załączonym obrazku w Gruzji. Mamy jeszcze opór ze strony gracza UK, ale o tym za moment. No i tutaj była spora walka ze Smalcem, gdzie odbił od niego cały Bliski Wschód, włącznie z Egiptem oraz Libią. Dalej mamy tutaj Szarego w Tunezji, gracza Zero, który tutaj jest berberyjskim piratem i najeżdża co się da, no ale berberyjskiego pirata w końcu przyszła pora, bo też Hiszpanie się w końcu zdenerwowali, czyli KZ grający Hiszpanami, wcześniej dominujący na terenie całej Europy Zachodniej, w tym momencie zepchnięty w zasadzie już do obrony w Hiszpanii, no i ma tutaj bardzo morderczą i wyczerpującą walkę z Arlekinem w regionie Barcelony, Andory, można powiedzieć Pirenejów. Dalej mamy na Wyspach Brytyjskich, kto inny jak nie UK, praktycznie całość jest jego, tutaj miał przez chwileczko drobną tarczkę właśnie z KZ-em, który dropował się u niego, no i mamy prawdziwego wikinga, czyli Zevora, który kontroluje Islandię, Grenlandię oraz całą Skandynawię. Teraz UK odbił już całą Skandynawię. Na to wygląda, że UK jest właścicielem już teraz Skandynawii. Wcześniej znajdowało się to w rękach Zevora. Zevor już został zepchnięty na północne krawędzie Europy. Jeszcze mamy kilku graczy. UK jest też tutaj. UK naprawdę ładnie się podbijał. Ma już 44 miasta, niewiele mniej niż Arlekin. Jego jest również Dania. Nie wszedł jeszcze do Niemiec. W centralnej Europie mamy jeszcze kilka walk, tutaj toczy się walka między graczem Miszorem, który grał wcześniej w Rosji i musiał uciec, wraz z Wilkołaczkiem bił się tutaj we Włoszech, tutaj jest wcześniej został wypchnięty z Włoch Silverek, no i Troll, gracz zielony, został też wcześniej wypchnięty ze zgrywki, więc to by było mniej więcej na tyle, jeżeli chodzi o omówienie graczy. Jak patrzę tutaj szybciutko po liście, to wydaje mi się, że zaznaczyłem mniej więcej, co działo się u każdego, więc wróćmy zaraz od razu do dużej bitwy i jedziemy. Okej, zobaczymy. No tutaj widzimy, że Arlekin dostał nieco posiłków. Ta walka tutaj jest bardzo, bardzo wyczerpująca. No Hiszpania znów przejęta przez Kazeta, więc widzimy, że korzysta oczywiście z tego spawnu, jak tylko może. Ale za moment, jeżeli utraci tutaj Barcelonę, no chyba tak to można nazwać, nie, to nie będzie Barcelona. Ostatnio się nad tym zastanawiałem, który to może być kraj europejski. No tutaj raczej wygrywa Miszor, ale podciągnięte mnóstwo wojsk ze strony Wilkołaczka. Tyka nam timer oznaczający właśnie kolejną turę inkomu, więc no tutaj raczej myślę, że Miszor niestety wypadnie z rozgrywki. Nie sądzę, że mógł się jakoś bardzo tutaj postawić. Karis tymczasem swój wielki stak wojska po prostu przeciąga, po prostu... O Jezu, ile on tego ma, zobaczcie, moi drodzy, masakra, jeżeli chodzi o ilość tego wojska. Podciąga to wszystko oczywiście na północ. Zobaczymy, czy będzie chciał się rozprawić tutaj w Gruzji, czy gdzieś indziej. Rzućmy jeszcze okiem tutaj do walki w Barcelonie. No i wygląda na to, że Hiszpania upada pod naporem Arlekina, wyciąga bardzo dużo wojska. Pytanie, co zrobi dalej tutaj KZ? No, będzie mógł iść dalej tędy przez Algierię, przez gracza Zero, no i spróbować go wypchnąć z tej rozgrywki, ale nie sądzę, żeby mógł sobie poradzić tutaj z tą... O, zdecydowanie nie sądzę, że mógł sobie poradzić z tym, więc wygląda to, że KZ jest nieco między młotem a kowadłem i na dobrą sprawę nie bardzo wiadomo, w którą stronę się teraz zwrócić. O cholera, ale dorabia po prostu strzelców, Army Sniper Captain, dorabia po prostu maksa wojska, ile tylko może, najprawdopodobniej uderzy w Gruzję, no i później będzie mógł przejść przez Rosję, jeśli tylko będzie oczywiście sobie tego życzył. Wąski choke point, ale myślę, że mimo wszystko spokojnie da sobie tutaj radę, ma tego wojska bardzo dużo, dużo strzelców przede wszystkim dystansowych, dalekodystansowych, którzy myślę, że poradzą sobie bez większego problemu. Arlekin jakoś dziwnie się zatrzymał, może jest gdzieś atakowany, nie no, nie wygląda jakby w Danii go atakował UK. UK właściwie nawet nie do końca wiem, w którym miejscu on teraz skupia swoją uwagę, no najprawdopodobniej w Gruzji. Ma tutaj Army Majorów, którzy mają Bloodlusta na sobie. Dokłada ile wojska może, no ale nie sądzę, że miał sporo szans. Zważywszy na to, że po prostu, no, Wilkołaczek, przepraszam, Karis ma tutaj masę, ale to masę żołnierzy. I powinien sobie poradzić bez problemu. Tymczasem wysyła tutaj swoich private'ów ze strony Białorusi, aż ku stepom mroźnej Rosji, odbijając tutaj w tym miejscu UK, robią jeszcze wojsko jednocześnie w Litwie i będzie próbował też tutaj zaatakować. Kilka symultanicznych ataków w kilku miejscach, na pewno może niejednego graczowi popsuć krew, w szczególności takim na przykład jak ja, którzy nie mają najlepszego micro. No, zakładam, że tutaj chłopaki jak grają są nawet przyzwoici z micro. Zevor kontroluje cały czas Wyspy Brytyjskie, tutaj rozbity, kilka staków, zastanawiam się kogo, Stone Age swoją drogą. Tunezja, zajęta przez Smalca, czyli drop był w Tunezji, tak? Na to wygląda, Smalec musiał się dropnąć tutaj do Tunezji. No nie sądzę, żeby zdało mu się to na długo, bo podciąga swoje wojsko tutaj Zero.
A jak sytuacja we Włoszech? No Włochy są cały czas targane konfliktami. No Wilkołaczek próbuje się to jeszcze bronić, ale widzimy, że już zrezygnował z rozgrywki, czy już się nawet nie broni. Napór od północy ze strony Arlekina, który najprawdopodobniej będzie chciał utwierdzić swoją dominację, a cały ten wielki stack wojska ma już aż unit lag, to się nazywa w Warcraftie. Istnieje coś takiego, że mamy bardzo dużo jednostek, to jednostki w pewnym sensie silnik AI głupieje i robi taki delikatny lag przy chodzeniu. To jest niestety ogranicznik silnika, którego nie da się przeskoczyć. No i zobaczymy, wygląda to, że tutaj od południa będzie próbował harasować jeszcze Mishor. Ma tutaj w miarę miękkie podbrzusze tutaj we Francji, nie jakoś specjalnie bronione. Arlekin ma tutaj kilka czołgów, ale musiał je też pozostawiać na punktach, więc pamiętajmy o tym, że zawsze go to trochę zaboli. KZ ma 7 miast, zastanawiamy w którym miejscu. Dropuje się... No właśnie, gdzie? Gdzie są te twoje 7 miast? To jest dla mnie nurtująca kwestia. Czyżby Irlandia? Nie, no nie wygląda na to, jakby to miała być Irlandia. Mamy sporą walkę tutaj w Estonii, czyli Bałkany... Nie Bałkany, co ja mówię. Kraje bałtyckie tutaj. W krajach bałtyckich oczywiście kilka starć. Raczej myślę, że jednostronnych. Nie wolno tutaj raczej nazywać tego wyrównaną walką, bo raczej dominacja jest ze strony Karisza. No pytanie, czy UK będzie potrafił skonstruować jakiś sprawny front przeciw niemu. Zobaczymy. Zevor, faktycznie, to był wcześniej UK, czyli Zevor dropnął się swoimi wikingami, no i spróbował odbić swoje Danelaw, odtworzyć je dla siebie. Karisz tymczasem podciąga wojska tutaj w Azji Mniejszej i atakuje też od razu w Libię, czyli wybijając tutaj bastion jeszcze Smalca, jakokolwiek jedyny. Tutaj ma kilka statków z wojskiem, zobaczymy, czy on będzie chciał po prostu nudzić w tej grze, czy faktycznie ma jakiś plan na tą rozgrywkę. Sardynia została przejęta, dropuje się we Włoszech, nie jest to dobre miejsce na drop w tym momencie, tak na moje. Tutaj transportowanych jest kilku żołnierzy. W Danii mamy kilka zgrupowań, no ale tutaj rozlewa się ta wielka fioletowa fala po prostu. No w tym momencie biała, specjalnie zaznaczyłem tutaj białego gracza, bo wiemy, że... fioletowego gracza, bo wiemy, że w tym momencie ma największą dominację, więc możemy zobaczyć sporo, ale mamy ładne starcie przy Gibraltarze. Bierz tutaj Arlekin wraz z Zero, czyli ex nasz pirat, musi próbować odbić z powrotem Hiszpanię. Zobaczymy, czy mu się to uda. KZ tylko 4 inkomu. 4 cities? Iceland, okej, czyli dropną się tutaj, stąd są te jego miasta najprawdopodobniej. Czyli odbija rodowite tereny Zevora. Zevor widzimy, że ściąga wojsko, będzie próbował to obronić. Ale zaraz od pleców, ciekawe czy właśnie będzie chciał się dropnąć tutaj Mishor, bo może on naprawdę namieszać w tej bitwie, jeżeli tutaj wejdzie w odpowiednim momencie. No te czołgi, jak widzimy, są tak twarde, że po prostu nawet duża ilość wojsk nie jest w stanie sobie bardzo z nimi poradzić. No i dobudowywane są kolejne, tutaj nie ma co bardzo o czym dyskutować. Ten temat jest raczej zakończony. Arlekin domyka Włochy? Nie, jeszcze nie udało mu się domknąć. Jezus Maria, ile tego wojska tu jest. 1000 ponad zabójstw. Karisz przejął Polskę, widocznie miał jakiś malutki atak w Polskę. Zastanawiam się od kogo. Jakieś tutaj dogadywanie się jest z Kariszem. Może w kontekście Tunezji. Nie, Libii, przepraszam. No tutaj wszystko jest przejęte. Zobaczymy, czy jeszcze ostatnie miasta w Rosji mu zostaną tutaj, jakieś te północne. To już Archangelsk bardziej tutaj. Nie, Archangelsk to bardziej chyba tam jest, jeśli się nie mylę. No a KZ został zmuszony do wypchnięcia. Został wyparty tutaj ze swojej wyspy. Zevor przysłał tutaj kilka czołgów. No i ma zamiar się po prostu uporać szybciutko ze strony jego zagrożenia. No ale widzimy, że Arlekin przebija się, trafia jeszcze tutaj na marokańskich bojowników Mishor, ale nie sądzę, żeby miał jakiekolwiek większe szanse przy tak wielkiej nawale czołgów wysokopoziomowych, tanki A, klasa A, czyli najwyższa klasa. No interesujące jest, kiedy który kogo zdradzi, bo to jest bardzo istotna kwestia. Ma tego wojska wyjątkowo dużo. No i powoli kończą mu się przeciwnicy. Zaraz przejmie Skandynawię, eliminując tym samym gracza UK, który ma jeszcze tutaj Islandię, to prawda. Przepraszam, Irlandię. Włochy zostały przejęte przez Arlekina. No pytanie, jak długo ten sojusz będzie miał w planach jeszcze przetrwać. Tu widzimy, że dropuje się Smalec ze swoim wojskiem. Arlekin, no, forsuje i wygląda to, że mu się ten force uda. I przejmie do końca tutaj Maroko. Nie, no, jeszcze zostało jedno miasto i Zero ma coś jeszcze. Ale Zero w tym momencie miał większe problemy. Zero miał problemy tutaj, w Libinie. Tutaj już jest Smalec. Zero jest generalnie też wypchnięty bardzo mocno. 9 jeszcze nikomu. No zobaczcie, jak totalna dominacja jest dwóch graczy w tym momencie. Reszta została po prostu z jakimiś groszami, jeżeli chodzi o income. No Zevor powinien być troszeczkę większy, ma 13 miast, więc dziwne, że ma taki mały income. Ale nie wiem, widocznie to wynika jakoś z mechaniki rozgrywki. Tutaj widzimy, że Karis kontynuuje swoją kampanię tutaj na północy. KZ dropuje się jeszcze tutaj w Svalbardzie. To jest właśnie, tak mi się wydaje, Jan Mayen, tutaj jest ta wyspa. Chociaż nie, może jest po prostu dodana dla jakiegoś balansu. Też niewykluczone, że bardzo często dodawane są różne... O, już UK zrezygnował z rozgrywki, więc tutaj dziękujemy kolejnemu graczowi. No to jest przejmowane wszystko. No i wygląda na to, że Karis powoli nie ma... Kończą mu się cele do zabijania.
Może próbować dropować tą armię do Wielkiej Brytanii, ale może też to zrobić po trupie swojego byłego sojusznika. Pytanie, jaką decyzję wybierze, no i która decyzja bardziej mu się spodoba. Mishar został praktycznie wypchnięty, no może pociągnąć tutaj, to jest zero. Libia jest przejęta przez zero, no ale zaraz tutaj wchodzi... Libia? Faktycznie. No to chce chyba widocznie sprowokować bestię. Mamy tutaj izraelskie wojska. Co to za flaga? To nie jest flaga Izraelu, jeśli się nie mylę. To jest flaga Irlandii. Jakiś mały bóg. To są jednostki ze spawnów, tak? Oczywiście one są z flagami. Tutaj wybija jeszcze co? Tutaj się ostało jakieś ostatnie jednostki. No a jego jedyny front, który mu w tym momencie pozostał, to w Egipcie. No ale z jego inkołem, z jego goldem, myślę, że spokojnie będzie w stanie zalać swoich oponentów wojskiem. Montowane są jednostki tutaj, no i wygląda na to, że mamy zdradę, moi drodzy. Atakuje w Arlekina, wysyła gigantyczną armię, no i Arlekin zostaje bardzo mocno rozciągnięty z wojskami w Algierii, a jego poprzedni sojusznik decyduje się wbić mu nóż w plecy. I to jak odsłonięte plecy, moi drodzy, w tym momencie to są plecy po prostu gotowe na rzeźnickie cięcie precyzyjne w jego początkowe regiony, czyli tutaj Czarnogóra, Albania, Bośnia-Hercegowina, Chorwacja, wszystko to zostaje powolutku przejmowane. Ciekawe, czy Arlekin próbuje jeszcze coś zrobić, może konstruuje tutaj jeszcze wojska w jakichś Czechach, no nie sądzę, żeby mógł się w stanie jakkolwiek sensownie obronić. Och, gdzie oni się biją, no w centrum, ściąga co tylko może, Zevor przejął Islandię, z tego co widzę. Otóż to, czyli wraca do swoich początkowych regionów, a Karisz tutaj dobija jeszcze swojego oponenta. Nie no, został praktycznie wypchnięty z Egiptu przez Zero, który naprawdę mu teraz mocno przeszkadza. Tutaj pod gros jego siły jest tutaj, no ale pamiętajmy, Wilkołaczek ma gigantyczną wręcz armię, która gna w tą stronę z północy. Ten łańcuch po prostu białej miłości idący z północy, no w końcu uderzy zaraz w Arlekina i sądzę, że nawet jego dosyć silna gospodarka niewiele mu zda, jeżeli on ma w tym momencie dwa razy więcej miast niż on. Miał spory problem tutaj, zbił się z Kazetem, który naprawdę sprawił mu spory opór. No i nie udało mu się tak mocno tego pociągnąć. Sporo jednostek właśnie dobrych pozostawionych tutaj na punktach. Rozumiem, że to pewnie przeoczenie przy tak dużej ilości punktów kontrolnych, które posiadamy. Powinno się trzymać raczej te małe jednostki, które mamy. One nie mają jakiejś wielkiej sprawności bojowej. No próbuję jeszcze jakąś obronę ustawić w Austrii. Nie sądzę, żeby miało jakkolwiek mu się to udać. Tutaj już jest zalewany w Niemczech, więc zaraz za momencie utraci wszystko praktycznie, co mógł utracić. Podsyłane są spawny, tym razem portugalijski spawn jest wysyłany do Europy Centralnej. No a tutaj ten pociąg miłości powoli, moi drodzy, dojeżdża na stację pod nazwą Wpierdol. No i tak to chyba trzeba nazywać. Tu jeszcze w razie co Karisz jeszcze ma łódki tutaj. Tu ma jeszcze gigantyczną armię, którą w ogóle olewa. No i wygląda to, że uporał się praktycznie z zagrożeniem egipskim ze strony Zero, którego może już praktycznie dopchnąć do ściany tutaj. Kilka jeszcze statków. Troszeczkę Arlekin próbuje tu walczyć, ale jest przypychany. Próbuje robić kilka statków transportowych, żeby podrzucić to wojsko. Ale wygląda to, że to jest powoli agonia jego. No i na dobrą sprawę dożynanie. Chodź, moi drodzy, chodź. United Kingdom przejęte przez Zevora, no i ten pociąg północnej miłości zadokował się właśnie w Niemczech, mając tutaj bardzo silną pozycję. Holandia również przejęta, UK już nie gra, kilku graczy jeszcze zostało, jeszcze próbują gdzieś pływać, jeszcze coś zaatakować, praktycznie niczego już nie mają, więc nie ma tutaj wielkiej różnicy dla nich, jeżeli chodzi o rozgrywkę. Tutaj trzyma jeszcze troszeczkę wojska Smalec, ale najprawdopodobniej tylko i wyłącznie tak dla żartu już. Nie, to Smalec, tak, to są Smalca wojska. Ewentualnie, no ma tu Maltę, to chyba jedyne, co mu się jeszcze ostało. Sporo wojska produkowane tutaj w centrum Europy, no i mamy naprawdę gigantyczne walki. Dwa wielkie mocarstwa zderzają się, wschód z zachodem, no ale w tym momencie wygląda to, że wschód raczej pokona zachód. Nie sądzę, żeby miało się coś zmienić, chociaż, zobaczcie, języczkiem uwagi może też się Kazet, który bardzo sprytnie dropuje się ze strony Morza Białego ku północnej Rosji, no i będzie odbijał tutaj tyły Kariszowi. No może to być bardzo uciążliwe do walki. Zobaczymy, czy Kariszowi starczy wystarczająco makro, żeby nadążyć za tym wszystkim i spróbować się obronić. Tutaj podsyłane są kolejne wojska. Tutaj kilku piechociarzy bije się ze strony Grecji jeszcze. No w centralnej zaś Europie jest pogrom. Jest pogrom, moi drodzy. Nie znajduje bardzo możliwości, która mogłaby jeszcze ocalić tutaj Arlekina. Próbuje robić co może. Złoto powoli mu się kończy. Zastanawiam się, jak dużo przekleństw musi lecieć w tym momencie na TeamSpeaku, jeżeli ze sobą rozmawiają po tej zdradzie. Ile krwi, ile zepsutych zostało przyjaźni, ile pozostawionych samotnie rodzin, bo ich ojcowie poszli pić po tym jednym meczu. Nazi Karisz, zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. Ribbentrop-Mołotow nie zadziałało. I zostało to, moi drodzy, przerwane błyskawicznym uderzeniem, tylko tym razem to Stalin był pierwszy. Okej, kontynuujemy. Kazet tymczasem się wbija, ale Karisz wysyła po prostu masę swojego wojska. Jeden czołg, zobaczcie, jak dużo jest w stanie zrobić. No, na razie przytrzymać przynajmniej na długo. No i powolutku dominacja jest po stronie Karisza i to w takiej bardzo odjeżdża już jego pociąg miast, ilości miast. Zevor
No, lokuje się na tych wyspach, ale niewiele z tego wynika. Ma te wysepki tutaj wszystkie, ma te miasta tutaj północne. Wróci do punktu wyjścia. Svalbard przejęty przez Kazeta, który też dropuje się w północnej Europie. Atakuje tutaj w Danię, tu są raczej stojące wojska, tylko i wyłącznie gracza UK, który już wyszedł z rozgrywki, znaczy poddał rozgrywkę. Nie, wyszedł tylko Kankuro. To pewnie jakiś z chińskich bajek jakieś nawiązanie, które jest w ogóle nieśmieszne. Zero tymczasem dropnął się tutaj w Macedonii. No i nawet naprawdę sprawnie mu to idzie. Zaraz tutaj za nim podąża oczywiście jego wierny oponent przez wszystkie galaktyki, Mishor, który będzie wbijał się również na plecy. Wyczekali moment, kiedy właśnie ich dwaj główni ciemiężyciele zderzyli się między sobą, no i próbują organizować jakiś mały ruch oporu. No pytanie, czy cokolwiek z tego wyjdzie, bo te masy wojska prędzej czy później do nich dotrą. Słyszymy tylko to na moździerze, które zwiastuje nieuchronny koniec tej rozgrywki. Chyba że będzie jakaś naprawdę gigantyczna koalicja, kilkanaście ataków w różnych miejscach, może to ma sens, ale może już jest za późno. Zobaczymy, jak się gra rozwinie. Na ten moment Arlekin próbuje dzielnie jeszcze stawiać opór, ale to jest, powiedzmy sobie szczerze, płonna nadzieja, niewiele z tego raczej już wyjdzie. San Marino jeszcze w rękach Arlekina, jeszcze tutaj walki w Szwajcarii, jak zwykle pokojowe terytorium, przejęta przez Arlekina jeszcze ma te miasta dwa. Spawnu, chyba może użyć jeszcze spawnu, jeśli się nie mylę. No i tutaj widzimy, że odbija z powrotem Wielką Brytanię z rąk Kazeta, który tutaj troszeczkę przyatakował. No tutaj jeszcze wysyłane są kolejne wojska, żeby wyczyścić, mieć już kompletną Rosję. Tylko dla niego korzystać z tego spawnu rosyjskich jednostek, jak najbardziej przydatny. Oj, przedarł się w ogóle zupełnie inną stroną. Strony północy od Belgii? Tak, ten atak przyszedł, czy tutaj po prostu przecisnął i wbił się we Francję, tym samym odcinając ich od spawnu. Przejął to jedno z pól. Chłopaki widzę, że rozmawiają na temat sojuszu. Wyżynają się jeden po drugim nawzajem. Nie wiem, czy to jakkolwiek im pomoże, bo za moment po prostu zorientuje się Karisz, co się dzieje i skończy się ta żałosna tutaj błazenada Grecja przejęta przez Mishora. No chłopaki są jak sępy, tak, zdecydowanie jak sępy, albo jak mroczni Eldarowie. Like carrion birds flying across the battlefield. I czekają, moi drodzy, na po prostu dogodną okazję, żeby tylko wychwycić coś tam dla nich jeszcze. No tutaj widzimy, że Karis się troszeczkę zirytował, no i postanowił zrobić wpierdol i zaraz się skończy. Dzielili sobie skórę na tym niedźwiedziu. Pozdrawiam niedźwiedzia od razu z tego miejsca. A właśnie, jak już wspominałem o TS-ie, to nie sposób nie wspomnieć w tym momencie chłopaki z TS-a poszerzyli działalność, to już teraz dostępny dla wszystkich, jest to oficjalny TS już kolegów kolegi Ignacego, więc zachęcam oczywiście gorąco, czy chcecie pograć, posiedzieć, popitolić. Link teraz już będę umieszczał do TS-a, adres TS-a jest zawsze w opisie, jest też w kolegach kolegi Ignacego, w sekcji informacje. No, myślę, że jak chcecie znaleźć, to znajdziecie. Myślę, że to nie sprawi wam jakiegokolwiek problemu. Postarałem się, żeby to było w wielu miejscach, a jeśli nawet nie, to myślę, że ktoś w sekcji komentarzy zawsze tutaj będzie pomocny, z pomocną dłonią podlinkuję wam odpowiedni adres TS-a. No pytanie, czy Arlekin jeszcze coś może zrobić i czy jeszcze cokolwiek robi? No próbuje, ale niewiele z tego wynika. Włochy są jeszcze jego, no ma tych kilka jeszcze income pointów. 124 miasta Karisza, czyli no masakra, jeżeli chodzi o ilość. Tutaj KZ chyba powoli rezygnuje z rozgrywki. Dwa miasta u Smalca, 9 u Mishora. Smalc to widzę, że on stoi od dłuższego czasu. Coś tam sobie zbiera, słuchajcie, tego wojska. Może jednak będzie próbował się gdzieś dropnąć. Jakąś Tunezję czy inne Włochy. Zobaczymy. Tutaj mamy jakiś delikatny dropik. Atakują tutaj jeden ten punkt. Z tego punktu nie może oczywiście wyjść ten czołg. A Karisz, jak widzimy, tutaj domyka po prostu towarzystwo na południe, zamykając ich na Półwyspie Peloponeskim. No i oczywiście tym samym kończąc tą żałosną błazenadę, która się działa tam za jego plecami. Tak samo poradził sobie z problemem rosyjskim, analogicznie z problemem północnoafrykańskim. No tu jeszcze jedyne, co mu się stało, to tutaj kwestia tunezyjska, no i ta berberyjsko-piracka. No ale tutaj wojska gnają, domykają już temat hiszpański. No i wygląda to, że Karisz niedługo osiągnie już totalną dominację na mapie. Zostało mu jeszcze, myślę, że mniej niż 50 miast do zdobycia. Co zważywszy na to, że ma w tym momencie ich 136, no to nawet nie jest to 30% jeszcze mapy przed nim. Więc już niewiele. Gramy jeszcze raz, już jest ustalone. Już ugadują kolejną rozgrywkę. Właśnie, zwłaszcza jak ci już miażdży w Grecji armię. Albania zajęta przez Karisza. No i tak się to powolutku kończy, moi drodzy. Tak się to powoli kończy. Pytanie, czy chłopaki będą chcieli, jeszcze ktoś tutaj będzie chciał nudzić, czy faktycznie zdecydują się na dżentelmeńskie ukończenie. Zewor tak na przykład widzę, że siedzi, chociaż Golda ma, więc nie ma tak dużo, więc mógł coś rekrutować. Może tak po prostu dla sportu to robił.
Pytanie, gdzie tym razem dropnie się jeszcze KZ. No, decyduje się na drop tutaj. Nie jest to najlepsze miejsce do dropowania się według mnie. Myślę, że można znaleźć lepsze, ale Karik chyba decyduje się rozwiązać ten problem przy użyciu gigantycznych statków Warship klasy B. Orientuje się, gdzie się znajdują te transportowce, no i przechwytuje je. Tym samym ubijając D-Day jeszcze u początku. No, widzimy, że tutaj drop ze strony Zevora w północnej Afryce, w Libii, gdzie musi tutaj Karish troszeczkę pomęczyć się jeszcze. Oczywiście takie konsanie jest jak najbardziej sensowne w momencie, kiedy mamy takiego gigantycznego jednego gracza i ma do obrony całą Europę. Nie ma za sobą sztabu generałów, którzy będą za niego wykonywali te decyzje, tylko samemu musi to wszystko oczywiście robić. A gdyby tak wyglądały wojny, to na pewno byłyby dużo dłuższe i dużo cięższe, a w szczególności dla głównego agresora. No ale nie wyglądają tak, mają sztab ludzi ze sobą. Na Karisza chyba makro w miarę jest sprawne, więc powiedzmy jako taki mały sztabik może ludzi ma ze sobą, jeżeli popatrzymy, porównamy na przykład jego makro z moim makrem, tak, od choćby. Albo jakiegoś takiego przeciętnego, randomowego gracza, który nie jest jakoś tam specjalnie dobry. A może po prostu jest sprawnym dyplomatą, który oszukał wszystkich swoich kolegów i w tym momencie już tylko, że tak powiem, spija sukces całą śmietankę, która została. No, Europa po prostu jest totalnie ich, tutaj nie ma w ogóle już miejsca, które jeszcze by nie zostało przez niego dotknięte kiedykolwiek jego miłością, po prostu jego armią miłości. Tu jakieś statki tego UK, ale powiedzmy sobie szczerze, one nie mają już znaczenia większego. Zevor ma tutaj jeszcze statki transportowe, no decyduje się zająć tutaj jeden z portów. Nawet nie wiem, jak ten port nazwać. No to takie w sumie troszeczkę ten, Edynburg, tak? Tu będzie Edynburg przejęta, tu jest stocznia, więc korzysta z tego, oczywiście robi tutaj wojska. Nie wiem, czy to będzie Edynburg tutaj. Szkockiej geografii dokładnie nie znam. No próbuje się bronić jeszcze Arlekin tutaj na choke pointie w Afryce Północnej, ale Tunezja jest też przejęta przez Malca. Chyba, że się dogadali, zostawią mu może jeden. Portugalia zajęta przez Karisza, no i zaraz jego stak miłości pociągnie na dół. Chociaż tutaj jest już kilka czołgów do obrony, kilka maszyn, no może to nie być takie proste. Myślę, że Karisz będzie musiał poklikać trochę w te przyciski. Tutaj rozprawił się z zagrożeniem ze strony Zevora, który w tym momencie dostaje jest zemsta na nim za to, że sobie tak pozwolił. Grenlandia przejęta przez Kazeta. Czyli Zevor utracił ją również. No tutaj jeszcze 5 i 3 miasta. Okej, okay, zastanawiam się tu i gdzie. Tutaj są 2, widzę. Aha, i 3 Malta. A Mishor ma jeszcze Kretę. Tu są 2 miasta. Gdzie się jeszcze znajdujesz, przyjacielu? We Włoszech jakaś Sardynia jest twoja? Tak, Sardynia była jego, czyli tutaj też kolejne 2 miasta. No czyli taki generalnie wyspiarski tryb życia. O, akurat Baleary widzę, że nie są... Tak, to są Baleary, się nie mylę. Nie są, widzę, bardzo przez twórców mapy ulubione. Sardynia jest jednak Mishora, chociaż atakuje tutaj Smalec. Pytanie, czy coś z tego ataku wyjdzie. No ma kilka tych statków, ma nawet troszeczkę wojska, mógłby to podesłać. Karish tutaj kontynuuje marsz przez Wyspy Brytyjskie, atakuje ze strony Szkocji. No i wygląda to, że zostało nam jeszcze jedno duże starcie, chyba że gracze już zdecydują się na pokojowe rozstrzygnięcie rozgrywki. Bo jeśli nie, no to może to zostać nam ostatnie tutaj starcie przy cieśninie Gibraltarskiej. To jest ostatnie, które zostało, ale wygląda na to, że patrząc po timerze rozgrywki, gracze chyba po prostu decydują się, że to już będzie koniec. O, nawet wyspy owcze są, zobaczcie, cudownie. Myślę, że gracze już zdecydują się, że to chyba jednak jest koniec. Tutaj jeszcze jest drop Karisza na Krecie. Tak, ma battleshipy klasy S już nawet, dobry Boże. Są jakieś po prostu wielkie, mocarne po prostu battleshipy, których już po prostu nie da się ruszyć. Kreta zajęta przez Karisza, więc odbija już praktycznie wszystko, co może odbić. O, tutaj chłopaki się jeszcze biją między sobą, ta wojna po prostu trwa przez lata. No i moi drodzy, a jeszcze nie koniec, wydawało mi się, że gra tak zfrizowała się na moment. Tym samym kończę rozgrywkę. 2700 killsów na stronie Karisza, KZ 1000, Arlekin 1500, 870 u Smalca, Mishor 700, a tutaj jest jeszcze duży. No dalej nam zostaje 0 z 500 killsów, UK 500 killsów, Wilkołaczek 400, 300 u Mishora, 100 u Silverka, 63 u gracza zielonego. No i to będzie tyle. No Karish, totalna dominacja na tej mapie. Wymordował swoich oponentów. Wysyła jeszcze te swoje statki po prostu miażdżące tutaj wszystko, co się tylko da w najbliższej okolicy, żeby jeszcze tym bardziej zmieść chłopaków. No, symbolizują tutaj GG gracze, chyba już tak, zdecydowanie Karish wygrał. Wszyscy chyba się z tym zgodzimy w tym momencie. Gratulujemy oczywiście wszystkim zwycięzcom, wszystkim grającym. Gratulujemy oczywiście zwycięzcy. Wolna Dania. Tak, Dania została wolna. Nie zostanie wolna. Już jest wysyłane po prostu, zagony wojska są tutaj wysyłane. No i ja wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że się podobała rozgrywka. Możecie oczywiście napisać komentarz, co o tym sądzicie. Już widziałem, że troszeczkę komentarzy było pod pierwszą rozgrywką. Powiedzcie może, na kogo typowaliście wy w rozgrywce. No i co, będziemy się widzieli pewnie w kolejnych castach. Nie wiem, czy już jutro, czy może jeszcze kiedyś indziej. A jeśli oglądacie z playlisty, to pewnie za chwilę, jeżeli potrzebujecie. Ja byłem Ignacy, wy byliście wy, a to był Warcraft 3, Reign of Frozen Throne, gra Ryzyko. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.